Zaokrąglij podane liczby do drugiego miejsca po przecinku i ustal, czy uzyskane przybliżenie jest z nadmiarem, czy z niedomiarem. Aby zaokrąglić liczbę do drugiego miejsca po przecinku, zwracamy uwagę na sąsiednią cyfrę, czyli w naszym wypadku na cyfrę znajdującą się na trzecim miejscu po przecinku. Ponieważ cyfra znajdująca się na trzecim miejscu po przecinku jest mniejsza od 5, będziemy zaokrąglać w dół, czyli na drugim miejscu pozostaje dwójka. Więc po zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku uzyskamy liczbę 27 całych i 82 setne. Ponieważ uzyskane przybliżenie jest mniejsze od naszej rzeczywistej wyjściowej liczby, jest to przybliżenie z niedomiarem. Zaokrąglimy teraz drugą liczbę do drugiego miejsca po przecinku. Ponownie zwracamy uwagę na liczbę znajdującą się na kolejnym miejscu po przecinku, czyli w naszym wypadku na trzecim miejscu po przecinku. Tym razem na trzecim miejscu znajduje się cyfra większa od 5, więc będziemy naszą liczbę zaokrąglać w górę. Dostaniemy 5,70. Uwaga, ponieważ zaokrąglamy w górę, to do naszej liczby cyfry 6 dodajemy 1, czyli będzie 77 setnych. Ponieważ nasze przybliżenie jest większe od naszej wyjściowej liczby, czyli od naszej liczby rzeczywistej, będzie to przybliżenie z nadmiarem. Trzecią liczbę również będziemy zaokrąglać do drugiego miejsca po przecinku. Podobnie zwracamy uwagę na cyfrę stojącą po prawej stronie. W naszym wypadku jest to 5. Istnieje kilka zasad zaokrąglania. My będziemy stosować zasadę, że jeżeli na sąsiednim miejscu stoi 5, to zaokrąglamy w górę. Czyli w naszym wypadku dostaniemy 327 całych i 48 setnych. Zwróćmy uwagę, że nasze przybliżenie jest większe od wyjściowej pierwotnej liczby, więc będzie to przybliżenie z nadmiarem.